Marta Szymik-Telesz. Moim Państwa gościem jest starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kończy się pierwszy rok tej kadencji. Jakby go Pan ocenił, podsumował, to był dobry rok? Czy jakaś inwestycja, jakaś decyzja była taka szczególnie Panu bliska i ważna dla Pana? Zacznijmy od tych inwestycji. Myślę, że pod względem inwestycyjnym to był bardzo dobry rok. Kończymy go kwotą blisko 80 milionów na tę inwestycję wydaną. Tak więc tutaj możemy się na pewno dużym zakresem robót pochwalić. A co do szczególnych decyzji, trudno powiedzieć. Wszystkie były ważne, także trudno tutaj wyszczególniać jakąś jedną konkretną. Z pewnością taką ważną inwestycją była budowa lądowiska na dachu cieszyńskiego szpitala. Nie wszyscy wierzyli, że się uda, ale się udało. Szpital z pewnością odetchnął z ulgą, a czy starostwo odetchnęło z ulgą? Myślę, że tak. Natomiast decyzja nie była moja, była poprzednich starostów, bo ta sprawa toczy się kilka lat. Natomiast jeżeli chodzi o lądowisko, pani redaktor, chciałbym podkreślić jedną rzecz, o której chyba większość osób wydaje się zapominać. Otóż przy zmieniających się przepisach, gdyby do następnego roku, do 2021 roku nie było lądowiska, to w Cieszynie nie będzie SOR-u. I to, co powiem w tej chwili, jest może pewną przesadą, pewnym uproszczeniem, ale gdyby na tym lądowisku nie wylądował ani jeden helikopter, to i tak jego brak spowoduje, że nie będzie SOR-u, a to spowoduje zmniejszenie kontraktu o kilka milionów złotych rocznie. I uważam, że choćby dlatego trzeba było to zrobić po to, żeby zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczeństwo, bo w przeciwnym przypadku, gdyby komuś coś się nieoczekiwanie stało, byłby wieziony do Bielska albo do Rybnika, a tak mamy ten sos prawdziwego zdarzenia naprawdę na miarę XXI wieku. To jak już jesteśmy tutaj w temacie szpitala, to myślę, że trzeba też tutaj wspomnieć o kondycji finansowej szpitala. Jest ona trudna? Jest ona bardzo trudna, zła. Natomiast użyję takiego porównania, ponieważ przeprowadziliśmy dość dokładny audyt. W tej złożonej sytuacji nie jest gorsza niż innych szpitali w Polsce. Ale jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł, jak uzdrowić szpital? Oczywiście. Większe środki finansowe wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ to w tej chwili jest główny płatnik szpitala. Dodam jeszcze do tego, że po ostatnim wyroku my już jako powiat nie przejmujemy żadnych zobowiązań finansowych szpitala, także wyłączne finansowanie musi pochodzić z NFZ-u. Rok 2019 to rok też inwestycji drogowych. Takie ważniejsze, panie starosto, inwestycje. Tak, rzeczywiście zrobiliśmy sporo dróg. O jednej w Cieszynie już mówiłem poprzez poprzedniego wywiadu, to jest Frysztacka i mur oporowy. Druga z takich ważnych dróg to ulica od Zameczku w Dzięgielowie, również kawałek ulicy w Ustroniu. Natomiast najważniejszą inwestycją to ulica w Wiśle Czarne, gdzie jest to chyba najdroższa inwestycja drogowa w historii powiatu. Z uwagi na skomplikowany teren, na konieczność budowy murów oporowych, odwodnienie, kawałek mostu, to niewiele ponad kilometr tej drogi koszt tego zadania wyniesie około 18 milionów złotych. To inwestycje. Przejdźmy może teraz do trudniejszych tematów, panie starosto. Z pewnością takim trudniejszym tematem jest remont zameczku w Drogomyślu. No remont, na który nie ma środków finansowych. Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną? Czy już są? Pani redaktor, po pierwsze, podobno nie ma trudnych pytań, są tylko trudne odpowiedzi, ale myślę, że i w tym momencie sobie poradzimy. A mówiąc konkretnie o zameczku, sytuacja wyglądała tak. W tym roku mieliśmy około 100 tysięcy na remont. Podjąłem decyzję i przekonałem do tego zarząd, żebyśmy nie rozpoczynali tego remontu. Użyłem, jeżeli dobrze pamiętam, na sesji takiego porównania, że będziemy w sytuacji samochodu w złym stanie technicznym, gdzie wyremontujemy 4 koła, a reszta i tak nadal będzie się nadawała do gruntownego remontu. Obiecałem też radnym, że postaram się zwiększyć te środki. Więc z jednej strony do przyszłorocznego budżetu wprowadzona jest kwota 250 tysięcy, co pozwoli wyremontować przynajmniej tą kotłownię i instalację centralnego ogrzewania. A z drugiej strony próbujemy w dalszym ciągu pozyskać te środki, o które występował wcześniej mój poprzednik, czyli Janusz Król. Na ten moment jesteśmy w sytuacji takiej, że musimy zrobić dodatkowe opracowanie. Czy te pieniądze otrzymamy, czy nie, trudno mi w tym momencie mówić. Natomiast gdyby tak było, no to mówimy już wtedy o kwotach rzędu kilku milionów. Miał się zebrać zespół opiniujący, z tego co wiem. Czy ten zespół pracuje? Ten zespół na ten moment nie pracuje, zrobił sobie przerwę. Natomiast zebrał się, rzeczywiście było kilka spotkań. Próbowano zarówno podejść do tego od strony takiej bardziej socjalnej, społecznej, jak i część tego zespołu od strony ściśle projektów finansowych.
finansów. Przedstawiono kilka propozycji. Niestety nie wszystkie dało się zrealizować od strony prawnej. I na ten moment, przy tym, co pani powiedziałem przed chwilą, zespół postanowił zrobić sobie przerwę. Zobaczymy, co będzie z tymi pieniędzmi, jak to przebiegnie. Po pierwsze, jeżeli uchwalimy w grudniu budżet, to tak jak powiedziałem, część pieniędzy będzie już na to naszych, powiatowych. Natomiast jeżeli udałoby się nam pozyskać te środki, no to wtedy mówimy o dużym remoncie. Kolejny ważny temat, panie starosto, Muzeum Kosaków w Górkach Wielkich. W czerwcu radni nie podjęli uchwały w sprawie przejęcia tych nieruchomości. Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną? I to jest, pani redaktor, to, mimo że to pani przed chwilą powiedziała, to jest trudne pytanie i chyba trudna odpowiedź. Tu rzeczywiście radni nie podjęli takiej decyzji, natomiast sytuacja zmieniła się o tyle, że Komisja Kultury zaproponowała, żeby jeszcze raz wrócić do tematu. Polecili mnie jako staroście, ale również poprzez moją osobę zarządowi, żebyśmy zlecili opracowanie, jak miałoby to wyglądać w ogóle od strony kosztów prowadzenia, kosztów przejęcia. I w zależności od tego, co wyjdzie z takiego opracowania, co przedstawimy radnym, być może zechcą jeszcze do tego raz powrócić na zasadzie uchwały na sesji Rady Powiatu. No, na ten moment decyzja została podjęta negatywna, natomiast jeżeli Rada wyrazi taką wolę, to oczywiście można to w przyszłości zmienić. Czyli panie starosto, jak nie wy, to kto? Trudno powiedzieć. Słyszałem, że jakieś rozmowy prowadzone były z przedstawicielami marszałka, czy nawet z ministerstwem. Natomiast nie uczestniczyłem w tych rozmowach i nie bardzo pani potrafię odpowiedzieć, na jakim one są etapie. W trudnej sytuacji finansowej jest też Fundacja Zofii Kosak. Tak, to jest rzecz pewna, ponieważ Fundacja zwróciła się do nas, mówiąc, że jest w takiej trudnej sytuacji. Stąd między innymi też propozycje przejęcia tego muzeum. Natomiast sytuacja tak by fundacji nie powinna, uważam, mieć przełożenia na chęć przejęcia, powiedzmy, tego obiektu, bo jest to ostatnie chyba Muzeum Kosaków w Polsce. Uważam, że byłaby to niepowetowana strata, gdyby w jakiejkolwiek formie nie bylibyśmy tego w stanie zabezpieczyć. Myślę, że też warto wspomnieć, już zmieniając temat, myślę, że też warto wspomnieć o oświacie. Tym bardziej, że to był trudny rok, podwójne roczniki w szkołach. Jak starostwo sobie poradziło? Proszę popatrzeć na mój uśmiech. Mimo tego, co wszyscy mówili, praktycznie żadnych większych problemów z podwójnym rocznikiem nie było. Oczywiście mogą się zdarzać pojedyncze sytuacje, kiedy ktoś powie, że nie dostał się do wymarzonej klasy, czy musi jechać do szkoły w innej miejscowości. Natomiast nie ma takiej sytuacji, żeby młodzież nie chodziła do szkoły. Więc tu uważam, że bez żadnych perturbacji, bez większych problemów przyjęliśmy ten podwójny rocznik, a jak się udało pierwszy raz, to kolejne lata już nie powinny być najmniejszym problemem. Czyli można mówić o sukcesie? Myślę, że w tym przypadku tak. W tym roku zaszły też zmiany w Wydziale Komunikacji i przed nami zmiany. Mam tutaj na myśli przeniesienie wydziału, ale też utworzenie biura paszportowego. Tak, tak jak pani to powiedziała, trzeba to traktować wspólnie. Ja do tego muszę dodać jeszcze jedną rzecz, o której mówiłem na sesji. Mianowicie musimy dostosować się do ustawy o tak zwanej dostępności i zamierzamy całą obsługę osób niepełnosprawnych sprowadzić na parter, tak żeby w przypadku jakiejś awarii windy nie trzeba było korzystać osobom, które mają trudności z chodzeniem, nie trzeba było korzystać ze schodów. Z tym wiąże się, tak jak pani powiedziała, nierozerwalnie przeniesienie Wydziału Komunikacji, a równocześnie, co obiecał parę miesięcy temu pan wojewoda, że przydzieli nam biuro paszportowe, powinno to być połączone razem ze sobą. Mieszkańcy obawiają się tej odległości, że teraz będą mieli dalej. Na etapie tych planowanych zmian, a mówimy w tej chwili o ulicy Granicznej, na etapie tych planowanych zmian przeprowadziliśmy ankietę i osoby ankietowane wyrażały dwa całkowicie skrajne stanowiska. Ci spoza Cieszyna mówili: super, rewelacja, wjeżdżamy na S52, stajemy na miejscu, załatwiamy i nie wjeżdżając do Cieszyna wyjeżdżamy. Natomiast mieszkańcy Cieszyna suchej nitki nie zostawiali na tym pomyśle, nie wiedząc o tym, że rozmawialiśmy z dwoma przewoźnikami i obaj powiedzieli, że mogliby tam puścić kursy. Co więcej, zostały przeprowadzone badania na miejscu, na drodze. Puściliśmy tam duży autobus, który bez najmniejszego problemu wjechał, zawrócił, wyjechał. Także jeżeli te przenosiny zostaną wreszcie zakończone, to razem z tym powinno być uruchomienie linii autobusowych, które mieszkańców Cieszyna, zaznaczam, przywiozą tam na miejsce i odwiozą z powrotem do centrum miasta. Czyli powinni być wszyscy zadowoleni, i mieszkańcy ogólnie powiatu i Cieszyna. Jestem głęboko przekonany, że tak, a poza tym proszę pamiętać o jednym. To jest specyficzny wydział. Tam 90% klientów przyjeżdża samochodami.
Więc tutaj nawet ten argument o trudnościach z komunikacją praktycznie odpada, bo większość osób rejestrując samochód, to przyjeżdża samochodem. Potrzebny jest duży parking, duża sala obsługi, więcej pracowników i to, cośmy już prowadzili, czyli system kolejkowy, system SMS-owy do wzywania pracowników. Nawiasem mówiąc, przeskakując z tematu na temat, jak pani to zrobiła przed chwilą, podobny system kolejkowy został już uruchomiony w geodezji, gdzie również przychodzi sporo osób i tam również w tej chwili można sobie termin wyznaczyć, nie czekając już w tej chwili długo na załatwienie. Panie starosto, grudzień to czas uchwalania budżetu. Ja wiem, że jeszcze tej uchwały nie podjęliście, ale jak się kształtuje ten budżet na nowy rok? Wielu samorządowców podkreśla, że to będzie trudny rok. Myślę, że nie powiem nic nowego, jeżeli powtórzę to, co mówili pani i inni moi koledzy samorządowcy. Będzie to na pewno trudny rok. Budżet, nie będę się bawił w końcówki, budżet mniej więcej kształtuje się na poziomie 230 milionów po stronie wydatków i dochodów. Natomiast znacznie więcej musimy przeznaczyć w tym roku na wynagrodzenia, znacznie mniej na inwestycje. Znacznie mniej na inwestycje, czyli trzeba będzie ciąć, tak? Oczywiście. Powiedziałem, pochwaliłem inwestycje tegoroczne na poziomie 80 milionów. W przyszłym roku będzie to maksymalnie 40 milionów. A jakieś ważniejsze inwestycje, które już są pewne, że będą wykonane? No, na pewno muszę tutaj wrócić do ulicy czy do drogi w Wiśle Czarnym, gdzie większość płatności przypadnie jednak na przyszły rok, bo jest to tak jakby kontynuacja. Na pewno kilka milionów wydamy na remonty dróg czy na nakładki, no plus takie bieżące. No, myślę, że dużych jakichś potężnych inwestycji w przyszłym roku niestety nie uda się zrealizować. No to jak już mówimy o tym, co przed nami, to przed nami na pewno Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku można było wylicytować fotel starosty na jeden dzień. W tym roku będzie pan, w następnym roku będzie pan wolontariuszem. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Zdecydowałem się być wolontariuszem w prywatnym czasie, jako osoba prywatna, fizyczna, nie jako starosta. Ja wiem, że tego się nie da do końca rozdzielić, no ale tak. Jednak chciałbym, żeby to jakoś było traktowane tak, że poświęcam swój prywatny czas na to, żeby pomóc. A zupełnie inną sprawą są decyzje, które podejmuję jako starosta. A jak pan wspomina właśnie wtedy tą akcję licytacji tego fotela starosty? Bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, a znacznie lepiej wspominam po tym wizytę tego jednodniowego starosty, którym okazał się pani kolega po fachu dziennikarz z rejonu Żywca. Napisał wtedy długi artykuł, który zaczynał się od tego, że my urzędnicy nic nie robimy, tylko pijemy kawę. Pani Marto, zróbmy po łyku, żeby to jednak dokładnie udowodnić. Zróbmy sobie przerwę na kawę. Przerwę. Natomiast konkluzja tego artykułu była taka, że próbował 3 razy wypić tą kawę i w końcu dokończył ją po południu zimną. Myślę, że to jest najlepsze podkreślenie tego, jak się tutaj pracuje. Czyli w tym roku już nie licytacja tutaj, jeżeli chodzi o starostwo, tylko pan tutaj prywatnie będzie brał udział w tej akcji. Będę skromnie prosił o datki. Może ktoś coś do puszki zechce mi wrzucić. No to liczę na to, że uda się panu dużo tych pieniędzy na zebrać. Na pewno przyjdę do pani. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński.